Cześć Wam, witajcie w nowym nagraniu. Dzisiejsze nagranie będzie o nas, o tym, co się w nas zmienia, o świecie i o relacji pomiędzy nami a światem pomiędzy nami też a systemem. Tego typu sprawy tutaj dzisiaj chcę poruszyć. Jak zauważyłem, panuje takie przekonanie, takie też nastawienie takie są w nas tutaj wzorce obecne że bardzo często. Wypatrujemy zmiany w świecie, patrzymy się tutaj sobie na świat i czekamy, kiedy tu się wszystko zmieni na lepsze. Cały czas tkwimy w takim oczekiwaniu na lepszą zmianę. Tak jest u osób bardziej optymistycznych. Osoby, które są może mniej optymistyczne, to spoglądając na świat, uznają, że nic się w świecie za bardzo nie zmieni, że na to nie ma szans, a osoby jeszcze mniej optymistyczne wręcz już pesymistyczne Twierdzą, że jeżeli coś się zmieni, to zmieni się tylko na gorsze. Tego typu postawa moim zdaniem wynika tutaj z naszej głębokiej nieświadomości, takiej kolektywnej, która tutaj już trwa od pokoleń. Z głębokiej nieświadomości wyrażającej się tym, że nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy połączeni z rzeczywistością. Że to my wpływamy na rzeczywistość, kreujemy swoją rzeczywistość, no i to wszystko w nas opiera się na tej iluzji oddzielenia pomiędzy nami a rzeczywistością, z której to wynika brak takiej sprawczości, brak wpływu na obraz, kształt świata rzeczywistości. Trochę to przypomina taką analogię, o którą już kiedyś tutaj mówiłem analogię ze słoniem w cyrku. Jak wiadomo, albo może i nie wiadomo dla niektórych z Was, jak chce się w cyrku wytresować słonia, aby stał grzecznie, nie ruszał się w trakcie pokazu. No to od samego dziecka przywiązuje się jego nogę sznureczkiem do takiego słupa, i on wtedy się tam nie może ruszyć, mimo że próbuje, no i z biegiem czasu już w taki tutaj popada, w takie przekonanie popada i w taki mechanizm. Że po prostu nie może się ruszyć, bo jest przywiązany. No i następnie jak już tam dorasta, i już jest ten czas tego przedstawienia, i tam ludziom zależy na tym, którzy te przedstawienie tworzą, aby słoń się nie ruszał, to po prostu mu się zakłada na nogę taki sznureczek, do niczego się go nie przywiązuje, ale samo to, że on już czuje, że ma na nodze ten sznurek, powoduje, że on wpada w taki tutaj stan nazwijmy to hipnozy i, i w takie przekonanie, że nie może się ruszyć, no i po prostu wtedy tak jakby sztywnieje, nieruchomieje i się nie rusza. Więc tak samo tutaj bardzo widoczne jest to, że jest to iluzją, nieprawdą i że gdyby słoń wiedział, to by się po prostu ruszył i gdyby wiedział, że może, tak samo właśnie jest z nami. Pomimo tego, że Uznajemy za prawdę to, że nie mamy wpływu na rzeczywistość. Tu bardziej mówię oczywiście o takim kolektywie ludzkim, ponieważ wiem, że wśród osób świadomych panuje zupełnie inne przekonanie, że mamy wpływ na rzeczywistość. No, ale tutaj tak poruszam sprawy kolektywne. No więc podobnie jest z nami. Możemy sobie tutaj myśleć, że nie mamy wpływu na rzeczywistość, ale to jest po prostu taki sznureczek założony na naszą nogę, symboliczny, który tworzy pewne złudzenie, pewną taką no, hipnozę naszej świadomości. Więc to jest jedna sprawa, że z takiego poziomu jakby wychodzimy, czy patrzymy na świat i wynika to z naszej nieświadomości. No, a z drugiej strony, jak już tak pójdziemy, w stronę bardziej tej świadomości i, i, i zrozumienia, kim jesteśmy i czym jest rzeczywistość w swojej strukturze holograficznej, w swojej strukturze energetyczno informacyjnej, no to wtedy bardzo łatwo yy, można zauważyć, rozkminić, uświadomić sobie że w tej holograficznej strukturze rzeczywistości jesteśmy częścią tego hologramu. Każdy człowiek, każda świadomość jest tu mikroczęścią, mikroaspektem całości obrazu. No i jak wiadomo tutaj, jak działa holograf, że każdy najmniejszy punkt hologramu, całości tego obrazu, w tym przypadku każdy pojedynczy człowiek zawiera w sobie całość informacji, całość wiedzy. Dotyczącej no tutaj właśnie całości obrazu, i również jakakolwiek zmiana w pojedynczym punkcie, jakakolwiek, jakakolwiek zmiana w człowieku, ona się musi odzwierciedlić w całości obrazu, czyli z tego poziomu, z tego rozpoznania widać, że jeżeli zależy nam na tym, aby obraz całości, obraz świata, obraz rzeczywistości wyglądał zupełnie inaczej, no to wtedy tym, co należałoby zrobić, jest zmiana. Informacji, zmiana wzorców w pojedynczych tutaj punktach, w pojedynczych aspektach, czyli po prostu w ludziach. No i tutaj chodzi o indywidualną pracę każdego człowieka nad rozwojem jego świadomości. Czyli tutaj świadomość jest kluczem do zmiany naszego świata. No i takie tutaj wyczekiwanie, aż coś się w świecie zmieni na lepsze. Trochę przypomina takie stanie przed lustrem, i również czekanie, aż nasze odbicie w lustrze, nasza twarz odbita w lustrze, pierwsza się do nas uśmiechnie, więc to tak tutaj dzisiaj tytułem wstępu. Jeśli tak sobie spojrzymy z perspektywy holograficznej, z perspektywy holograficznej natury rzeczywistości na związek pomiędzy nami a rzeczywistością, to naprawdę znajdziemy bardzo dużo zbieżności, podobieństw, wspólnych punktów. Jeżeli sobie tak porównamy naszą strukturę energoinformacyjną, tego co jest w człowieku na poziomie informacji, na poziomie energii, na poziomie pewnych wzorców, na poziomie pewnych programów, które są właśnie też informacją, energią, to znajdziemy odzwierciedlenie tego wszystkiego tutaj w naszym świecie zewnętrznym. Tutaj takich przykładów można mówić bardzo dużo, chociażby ten chaos, który jest wszechobecny w świecie, również on. Odzwierciedla chaos wewnętrzny w człowieku, to, jak, to w jakim chaosie jest pogrożony nasz umysł. Konflikty wszelkie tutaj w świecie również mm, odzwierciedlają konflikt wewnętrzny czy konflikty wewnętrzne, jakie dominują w człowieku. Czy takie tutaj wzorce też widoczne w świecie kontroli, manipulacji, wyzyskiwania, to również one tutaj na poziomie holograficznym. Odzwierciedlają przede wszystkim naszą relację z umysłem, relację naszej świadomości z umysłem, czyli to, że, że tutaj również umysł, ten nieuświadomiony, w pewien sposób działa na nas z poziomu kontroli, z poziomu manipulacji, w taki sposób tutaj zarządzając nami. Więc no, takich rzeczy jest naprawdę tutaj bardzo dużo, i tu by można było mówić o tym też sporo. Tak samo, jeśli chodzi o. Pewną dynamikę energetyczną, pewien kierunek, jaki jest tutaj w świecie widoczny od dawien dawna, to również jest on bardzo zbieżny z tym, co się dzieje we wnętrzu człowieka. Jak tak sobie się przyjrzymy światu lepiej, czy to w ostatnim czasie, tam lat ostatnich 10, 20, czy w takiej perspektywie szerszej, historycznej, tam w perspektywie stuleci, to bardzo łatwo zauważymy, Taką stagnację, zamrożenie pewne, brak takiego ruchu do przodu, wynikające z tego, takie też tutaj, brak takiej świeżości wynikające, wynikającej z tego, też taki tutaj pewien marazm tego typu sprawy, i one się tutaj mogą przejawiać na wielu poziomach. Myślę, że tak przez ostatnie 10-20 lat jest to bardzo widoczne czy też wyczuwalne wśród ludzi. Nawet jak tego się nie widzi, to tak gdzieś człowiek intuicyjnie w sobie odczuwa, że ten świat po prostu gdzieś utknął, gdzieś tam kisi się sam w sobie, potrzebuje tej świeżości, potrzebuje jakiejś zmiany. A jak tak się cofniemy bardziej wstecz, to, to również widzimy, że na przestrzeni wieków w pewnych aspektach naszego życia. W pewnych aspektach naszej świadomości kolektywnej niewiele się zmieniło. Kiedyś ludzie walczyli na kamienie, potem tam na jakieś kije, pewnie, później na szable, pistolety. Dziś się walczy na rakiety i bomby, więc jeśli chodzi o poziom świadomości, to tutaj się niewiele zmieniło. Kiedyś niewolnictwo było oficjalne i takie po prostu jawne, bardzo widoczne. Dzisiaj niewolnictwo przybrało bardziej taką postać ukrytą, jest y, też wyrażane w, bardziej w takiej formie tutaj niewolnictwa ekonomicznego, y, więc tutaj tego typu sprawy, jest tego też również więcej, ale widzimy taką pewną jakby stagnację i to, że ten świat, y, pomimo tego, że mógłby się do przodu bardziej posunąć, to się nie, nie posuwa, wręcz się nawet często cofa y, i ulega jakiejś takiej tutaj mm, dezintegracji szeroko rozumianej. Podobnie jest, myślę, że z nami, tutaj również my jako jednostki w tym hologramie tego typu, tutaj dynamikę energetyczną w sobie mamy. Jest ona dosyć złożona i też można właśnie mówić o niej z wielu perspektyw. Jeśli chodzi o energię stagnacji, taką obecną tutaj w nas ludziach, w człowieku, jakbyśmy tak się na chwilę tutaj pochylili bardziej nad naszą zbiorową energetyką, to również bardzo wiele takich wzorców zatrzymania, utknięcia tutaj dostrzegam. Z jednej strony są to wzorce, które gdzieś się wyrażają w naszym życiu, tak bardziej w świecie zewnętrznym, w stylu naszego życia, to również możemy łatwo zauważyć, że już od pokoleń jako ludzie po prostu żyjemy w podobny sposób, mamy podobne priorytety, w podobny sposób spędzamy czas. Więc tu też jest tego sporo. A jeśli chodzi zaś o świat wewnętrzny, na którym bardziej bym się chciał tutaj skupić i zatrzymać, to takie wzorce stagnacji są również tutaj bardzo obecne i też długo w nas występują. Ja bym to ujął w ten sposób, że bardzo często idziemy przez życie w taki sposób jednoliniowy, jednokierunkowy, jednowymiarowy, bardzo schematyczny. Mianowicie często w takim przekonaniu, w takim pewnym determinizmie, jakby wierzymy, wyznajemy ten determinizm, że jeżeli się urodziliśmy z jakimś charakterem, z jakimiś tutaj też wadami, czy niedoskonałościami, które z tego charakteru wynikają, jeżeli mamy w sobie takie pewne już ukształtowane oprogramowanie własnego umysłu, no to pozostało nam już tylko przejść przez życie z tym wszystkim, bo zbytnio tutaj nie mamy na to wpływu. Więc nawet nie ma co się za to zabierać, tylko po prostu y, trzeba z tym żyć. Y, myślę, że jest to bardzo takie błędne, niewłaściwe podejście i nie jest ono oparte na prawdzie. Y, o czym już tutaj dowodzą różne też y, naukowe badania, między innymi epigenetyka, ale też nie, ty nie tylko też neuroplastyczność mózgu. Y, z drugiej też strony, tutaj sporo. Y, Sporo zależy też od naszego modelu społecznego, w jakim żyjemy. Ten nasz model społeczny jest oparty na materializmie, konsumpcjonizmie, i przez to my, w swojej takiej ekspansji, jesteśmy bardziej ukierunkowani na zewnątrz zamiast do wewnątrz. Idziemy na zewnątrz do tego świata, aby też zdobywać dobra różne w tym świecie, aby też budować swój status społeczny i nawet jeśli chcemy. Gdzieś tutaj wewnętrznie się rozwijać na poziomie własnych umiejętności, na poziomie też kompetencji różnych, no to przede wszystkim dotyczą one takich spraw bardziej zawodowych, po to, aby pomogły nam. Tutaj w jeszcze lepszym życiu, i żeby po prostu nam się żyło coraz łatwiej, aby też gromadzić coraz więcej pieniędzy, zarabiać coraz więcej pieniędzy. Więc tutaj widzimy, że taki model społeczny funkcjonuje, w którym tutaj kierujemy się na zewnątrz i, i, i zależy nam tutaj gdzieś w skali naszych priorytetów na tym, aby wieść coraz lepsze życie na poziomie materialnym. I to z dalej, to też uważam, że wiele takich programów, jakie mamy w sobie, z którymi potem przez życie idziemy, jest po prostu dziedziczonych tak bardzo rodowo. Gdybyśmy byli w stanie tak dzisiaj porównać się z naszymi przodkami, tam załóżmy już tak z poziomu pradziadka, czy tam pra pra pradziadka i taki obok ciebie ich postawić i tak przeanalizować jakie są w nas wzorce, jaka jest w nas informacja, przekonania, jakie są tutaj nasze takie sposoby reagowania, zachowywania się, to myślę, że byłoby wiele podobieństw. Po, po prostu jest to przekazywane poprzez też wychowanie, też tam częściowo przez genetykę, tak jak to się mówi, z ojca na syna. Potem to tak idzie to coraz dalej, więc tutaj również jest takie pewne to skostnienie, zamrożenie jednokierunkowe, że przejmujemy ten bagaż od swoich przodków i idziemy z nim przez życie. Tak samo nawet jeżeli spojrzymy na swoje własne życie, to bardzo często jest tak, że człowiek, który już jest w takim wieku starszym, dalej ma w sobie te pewne wzorce. O których mówiłem, które miał gdzieś w sobie, jak miał lat 5-6, niewiele się zmieniło, ten sam charakter tego, takie same, tutaj różne jakieś takie sposoby zachowywania się, czy po prostu też myślenia, czy też budowania relacji międzyludzkich, więc to też jest często bardzo podobne. I no i właśnie ta taka tutaj stagnacja i brak tej zmiany, brak otwartości na zmianę, brak chęci. Czy takiego pragnienia zmiany w człowieku powoduje, że potem też świat wygląda w taki sposób, tutaj trochę skostniały, ponieważ no nie ma tej energii, tej świeżości, tego takiego jakby tutaj pędu w człowieku, więc też nie może być go w świecie. Z jednej strony dużo ludzi jakby nie chce się zmieniać, nie czuje takiej potrzeby wewnętrznej, ale z drugiej strony też istnieje spora grupa ludzi którzy chcą się zmienić, widzą pewne takie tutaj w sobie rzeczy, które wymagają zmiany, nad którymi chcą pracować, ale jakoś nie mają w sobie zasobów energetycznych, żeby taką zmianę gdzieś w sobie wygenerować. Nie są zdolni, nie mają tyle jakby mocy w danej chwili, żeby taką zmianę gdzieś tutaj w sobie zainicjować. Więc to też jest bardzo częste i też myślę, że tutaj warto o takim czymś wspomnieć. Bardzo często więc mamy w sobie taki pewien opór przed zmianą, trzymamy się tego starego, trzymamy się starej energii, kisimy się w niej, boimy się nowego, nie chcemy nowego, nie czujemy potrzeby, aby iść w kierunku nowego. Myślę, że tutaj główną rolę odgrywają pewne mechanizmy obronne naszego ego oparte głównie na lęku tutaj też gdzieś na poziomie naszej podświadomości. Ten lęk powoduje, że blokujemy się sami w sobie przed zmianą, i też zauważyłem, że dosyć często sytuacja tak wygląda, że nawet idąc przez życie, to człowiek nie tyle co tak idzie w sposób jednoliniowy i na tym samym poziomie, tak energetyczno-informacyjnym, tylko wręcz się gdzieś w sobie zapada i zatraca. Mianowicie, hmm, będąc na starcie już obciążonym pewnymi. Programami umysłu, następnie tak jakby dojrzewa, dorasta i zaczyna doświadczać w, swoich życiu, w swoim życiu y, trudnych okoliczności, też często wskutek takiej nieuświadomionej manifestacji wynikającej z tych programów, z tych przekonań, z tych wszystkich wzorców. No i te okoliczności powodują, że w człowieku y, jest jeszcze więcej trudnej emocjonalności, y, jest jeszcze więcej takiego obciążenia na poziomie psychicznym, na poziomie y, mentalnym i później przez pryzmat właśnie tych emocji, przez pryzmat tych mentalnych wszystkich spraw, jakby doświadcza życia, buduje taki swój stosunek do siebie, stosunek do innych ludzi. No i już tak już w późniejszym wieku, zamiast będąc takim tutaj już starszym człowiekiem, zamiast bycia taką istotą spokojną, harmonijną, świadomą, rozświetloną, zrównoważoną no to właśnie idzie to w stronę odwrotną: jest więcej tego chaosu w człowieku, zagubienia, takiego zamglenia umysłu, takiej trudnej emocjonalności, też nerwowości, braku tego spokoju, więc to nawet często idzie w tą stronę, że człowiek z biegiem czasu w swoim życiu jakby się gdzieś w sobie zatraca. No i jak mówiłem tutaj, o tej holograficznej naturze rzeczywistości, więc jak świat ma iść do przodu, jak świat ma się na lepsze zmieniać, jeżeli często właśnie człowiek albo tkwi w pewnym takim tutaj, jakby też energetycznym przedziale przez swoje życie w obrębie tych samych programów, albo wręcz się w tym wszystkim zatraca. Często też są takie tutaj, może wymówki, nawet, że nie ma się wiedzy, nie ma się narzędzi. Moim zdaniem w obecnym czasie w czasie, kiedy dostęp do informacji jest bardzo łatwy, wręcz po prostu na wyciągnięcie ręki, to jeżeli ktoś do tej pory nie zdobył wiedzy, nie zdobył informacji, to po prostu yy, tylko ze względu yy, takiego, że, że tego nie chciał zrobić, ponieważ jest to bardzo łatwe. Więc jeszcze na chwilę zatrzymując się przy strukturze naszego pola energetyczno informacyjnego, czym ono właściwie jest, jakie ma tutaj yy, właściwości, co wchodzi w jego skład. Z czego jest zbudowane? Nasze pole to przede wszystkim nasze myśli, wynikające z nich przekonania, wierzenia. Są to też nasze emocje, nasza mentalność, nasza percepcja rzeczywistości, nasza własna relacja z umysłem, relacja też ze swoimi emocjami, szczególnie nasz stosunek wobec naszego cienia. Jest to też cała tutaj mapa naszej podświadomości. Jest też to. Wszystko, co jest zawarte w naszej pamięci komórkowej, czyli wspomnienia przeszłych wydarzeń, emocje też stojące za, za tymi wydarzeniami, więc to wszystko się składa na nasze pole energetyczno-informacyjne. No i właśnie pole odpowiada za to, jak funkcjonujemy, za to, jak odbieramy rzeczywistość dookoła nas, wszystko to, co się dzieje, jak po prostu to definiujemy, jak to postrzegamy, następnie jak się czujemy sami ze sobą tutaj w tym świecie, jak też się zachowujemy, jak reagujemy, jak też działamy, jakich podejmujemy tutaj, dokonujemy pewnych wyborów, jakie też podejmujemy de decyzje, więc to wszystko wpływa na um, nasze życie i wynika bezpośrednio z tego, jak wygląda nasze pole energetyczno-informacyjne, które oczywiście możemy modelować, przekształcać, yy, zmieniać. Przeprogramowywać. Następnie nasze pole praktycznie odpowiada za nasze bycie. My jesteśmy naszym polem i nasze bycie, czyli taka pewna określona częstotliwość energetyczna, pewna wibracja, pewna energia jest takim naszym tutaj odciskiem, który odciskujemy tutaj w samej strukturze rzeczywistości, w tym hologramie. Czymś, co po prostu bezpośrednio manifestuje nam obecne doświadczenie, czyli ten hologram rzeczywistości odpowiada czy odzwierciedla to, co jest w nas, w naszym polu energetyczno-informacyjnym, na bazie prawa rezonansu i też manifestuje nam konkretne doświadczenie, oczywiście w połączeniu z naszym działaniem, z tym. Jak funkcjonujemy, jakie mamy tutaj też pragnienia i jakich dokonujemy też pewnych wyborów w życiu, wynikających głównie z tej informacji i energii w nas. No i tak idąc dalej, tutaj nasze pole może być albo takie zharmonizowane, ułożone w takim pięknym, energetycznym przepływie, rozświetlone, takie czyste, płynne, jeżeli po prostu nad nim pracujemy i pracujemy nad swoją świadomością. Zależy nam na tym, aby ta informacja w nas była oparta na prawdzie, a nie na różnych iluzjach. Lub też z drugiej strony nasze pole może być, jeżeli jest zaniedbywane, jeżeli nie poświęcamy jemu też uwagi i jeżeli też nie pracujemy nad swoją świadomością, jeżeli jest nam to takie jakby obojętne, no to może być takie zabrudzone, może być w nim sporo dysharmonii jakichś takich różnych konfliktów, blokad energetyczny, takich ciemnych plam, szarych miejsc. Może też ta energia jakby płynąć nie w taki sposób jakby jednolity i ułożony, tylko tak się rozchodzić w takiej, w, takim, w takiej dysharmonii w różnych kierunkach. Coś na zasadzie takiej dywergencji, czy też patrząc na to bardziej z poziomu właśnie tego, że energia też jest dźwiękiem, to może być w nas takie zjawisko kakofonii, czyli po prostu bardzo takie różne tutaj nieharmonijne dźwięki, więc to jak wygląda nasze pole zależy od nas i od tego czy jesteśmy świadomi czy nie. No i generalnie takim czynnikiem, który powoduje, że jesteśmy w stanie nasze pole harmonizować, rozświetlać czy ten przepływ energetycznie fajnie tutaj rozwijać w sobie, no to jest nasza świadomość, nasza uwaga, która wędruje właśnie w Tutaj do naszego wnętrza, no i ta energia, tutaj miłości, czy też właśnie te wszystkie częstotliwości, które gdzieś na, na tej mapie, na tej skali, PASP, są gdzieś w okolicach miłości, czy są tak, takimi pochodnymi energiami od miłości, jak wdzięczność, czy jak radość na przykład. I, i, I dopiero to właśnie z tego, z tej energii miłości też wynikają takie narzędzia i też taki tutaj stan świadomości, w którym jest. Zawarta akceptacja, w której nie ma tego oporu, w którym jest miejsce na wybaczenie, na współodczuwanie, więc, więc wszystkie takie tutaj atrybuty odpowiadają za harmonizację naszego pola energetyczno-informacyjnego. No i oczywiście jakość naszego pola bezpośrednio się przekłada na nasz układ nerwowy, na to, jak on funkcjonuje, na kondycję naszej psychiki, czy na pracę naszego umysłu, oraz także na całe nasze ciało na różne tutaj funkcje naszego ciała, na te wszystkie systemy, które tworzą nasze ciało na pracę różnych narządów i organów, więc to, jak funkcjonujemy tutaj wewnętrznie. Czyli to nie tylko idzie na zewnątrz w kierunku manifestacji i odzwierciedlenia tutaj w hologramie zbiorowym, ale przede wszystkim też przekłada się na nasze wnętrze. I teraz idąc dalej, chciałbym tutaj taki krótki, ale bardzo ważny wygląd przedstawić, jakby senno też tego nagrania. Mianowicie do tej pory, tak patrząc na to w perspektywie długiego czasu, tak wielopokoleniowo, żyliśmy też jakby w takim schemacie i w takiej nieświadomości, że człowiek po pierwsze nie zdawał sobie sprawy, jak wygląda jego pole energetyczno-informacyjne, czyli co jest w jego wnętrzu, co jest w nim, jakie informacje, co tworzy właśnie jego pole. Nie zdawał sobie z tego sprawy, ponieważ no, nie kierował uwagi do wnętrza. No i też ten tutaj świat tak funkcjonuje ewolucyjnie póki co, co oczywiście powoli się zmienia, że rodząc się na świecie, z jednej strony idąc do szkoły, to edukacja nam takich tutaj odpowiedzi czy taki, tak, takiej wiedzy, takich narzędzi nie dostarcza. Jeszcze z jednej strony rodzice, którzy też do tej pory zazwyczaj. Żyli w tej nieświadomości i też, jakby przejęli pewne tutaj schematy czy wzorce od swoich rodziców, którzy też żyli w nieświadomości. Również tutaj swojemu dziecku nie są w stanie tego typu wiedzy czy świadomości przekazać, no bo po prostu nie wiedzą, co jest naturalne, normalne i zgodne też z ewolucją świadomości i z tym, co do tej pory tutaj na Ziemi się działo. Więc tutaj człowiek za bardzo nie miał jakby możliwości, żeby. Żeby, żeby, żeby taką świadomość czy wiedzę uzyskać. No i teraz to się właśnie zmienia, i warto też tutaj w tym kierunku moim zdaniem się rozwijać. No i taki właśnie człowiek współczesny, który doszedł do tego momentu przez te wszystkie tam pokolenia, stulecia, nie jest z jednej strony świadomy własnego wnętrza, czyli tego, co się składa na jego pole energetyczno-informacyjne, jaka tam jest informacja, jakie tam są wzorce energii, jaka częstotliwość w nim jest. I tym bardziej nie jest świadomy tego, że może nad tym pracować, czy też jak pracować, nie zna narzędzi, ponieważ no, no nie był tutaj skupiony na swoim wnętrzu. No bo też ten świat nas utrzymuje cały czas na zewnątrz. Wszystkie tutaj instytucje czy paradygmaty kierują uwagę na zewnątrz. A z drugiej strony, tym bardziej człowiek nie dostrzegał, czy nie był świadomy tej jakby relacji i więzi z rzeczywistością, z tym tutaj zbiorowym hologramem który odzwierciedlał poprzez manifestację jakość jego pola, czyli informację, energię w nim na bazie prawa rezonansu odzwierciedlał, odbijał w doświadczeniu życiowym, czyli tworzył w życiu danego człowieka to, co było w nim, to, czym ten człowiek jest na poziomie energii, na poziomie informacji, czyli ten stan bycia jego przekładał się na jego rzeczywistość. Więc tym bardziej człowiek nie miał, świ nie miał świadomości właśnie tego zjawiska, tego mechanizmu. Czyli mówiąc w skrócie, po prostu nie wiedział, kim jest, i też nie wiedział, czym jest rzeczywistość. I to jest stan, który do tej pory trwał na Ziemi, jest to też naturalne, zgodne z ewolucją, jak mówiłem, i też warto mieć świadomość, że my ten jakby stan, czy też taki sposób patrzenia na siebie, na rzeczywistość, cały czas przenosimy czy dziedziczymy po swoich przodkach. Pod tym względem mamy już bardzo mocno tutaj te ścieżki neuronowe w naszym mózgu wydeptane, utwardzone. Mamy też bardzo takie silne mechanizmy, czy też nawyki w sobie, pewne automatyzmy, które powodują, że właśnie w taki, a nie inny sposób tutaj determinujemy siebie samych, czy też postrzegamy rzeczywistość i patrzymy na świat. Więc, więc warto o tym wiedzieć. Jeżeli teraz pójdziemy tutaj bardziej w skalę już makro, ze skali mikro, i z, z tego tutaj jakby indywidualnego człowieka przejdziemy na świadomość kolektywną, no to również miliardy ludzi obecnie na Ziemi, czyli miliardy aspektów świadomości tworzą taką pewną zupę energetyczną, energetyczno-informacyjną, kolektywną, która manifestuje nasz zbiorowy hologram, czyli to, co właśnie się dzieje na Ziemi. Czyli jakby ta sytuacja zewnętrzna, rzeczywistość, w jakiej żyjemy, jest odzwierciedleniem tego, co jest w nas zbiorowo, tak, w połączeniu na poziomie informacji, na poziomie energii. I to jest bardzo ważne i to jest właśnie sedno, o którym tutaj mm, chciałbym właśnie opowiedzieć, że te nasze takie tutaj nawykowe patrzenie na życie i takie też tutaj mentalne ukierunkowanie powoduje, że my patrzymy na ten świat zewnętrzny. Na świat, tutaj, jeśli chodzi o te struktury systemu, no i wypatrujemy tej zmiany, czy oczekujemy, że ta zmiana przyjdzie gdzieś też z zewnątrz poprzez nową klasę polityczną, jakichś ludzi, którzy się pojawią nie wiadomo skąd tutaj w tym świecie, w strukturach i, i, i zmienią je od środka, czy też poprzez jakieś wydarzenia niespodziewane, które również się pojawią. Więc znowu jest to jakby przedłużenie naszego stanu świadomości tego starego i tych wszystkich tutaj mentalnych uwarunkowań i mentalnych takich koncepcji, które są właśnie tą przeszłością, są czymś, co tutaj w sobie dziedziczymy i utrzymujemy z tego starego świata, a rzeczywistość i ta prawda wygląda zupełnie inaczej, że zmiana w tym hologramie zbiorowym, czyli zmiana w naszym świecie, dopiero wtedy będzie mogła się zamanifestować i pojawić, i stać się dostępna. Wtedy, kiedy pojedyncze aspekty świadomości, czyli jednostki ludzkie, zaczną pracować nad zmianą informacji w sobie, zaczną pracować nad swoim polem energetyczno-informacyjnym poprzez rozwój własny, rozwój własnej świadomości, poprzez uzdrawianie, harmonizowanie, uporządkowywanie, oczyszczanie, balansowanie tych wszystkich takich nieharmonijnych czy też patologicznych, czy takich spiętych, zabrudzonych, konfliktowych informacji, które mają w swoim polu. Dopiero wtedy to zamanifestuje zmianę na zewnątrz, i oczywiście taka zmiana, najpierw w człowieku, a potem też jakby już w większej grupie ludzi, spowoduje, że jako ludzie, mając już jakby te nowe, odświeżone swoje pole, oparte bardziej na prawdzie, a nie na tych wszystkich iluzjach i różnych programach, które są tutaj też oparte na. Głównie iluzji oddzielenia i tym wszystkim, co dalej ona za sobą niesie, to zaczniemy również żyć, funkcjonować zupełnie inaczej i czuć się inaczej, dokonywać innych wyborów, mieć inne pragnienia, mieć też jakby inną wolę w tym świecie, być dla siebie też jakby już inni, w sensie bardziej tacy tutaj przyjaźni, empatyczni, współpracujący, widzący też jakby wizję czy przyszłość świata zupełnie inaczej świadomi swojej mocy twórczej, manifestujący już z poziomu tej takiej lekkości, pewne doświadczenia w swoim życiu, A więc to jest właśnie bardzo ważne i o to mi chodziło w tym filmie, aby pokazać, że z jednej strony ta stagnacja, takie zatrzymanie i też nawet zapętlenie jest widoczna w świecie od wielu pokoleń, od wielu stuleci, że pewne rzeczy czy pewne zjawiska, czy takie pewne tutaj niechciane sprawy są cały czas w świecie. Obecne i się tak na okrągło odświeżają, odświeżają czy nawet wzmacniają. No a z drugiej strony, na poziomie właśnie jednostki człowieka, tego mikrohologramu, też ta stagnacja jest widoczna, poprzez to, że człowiek przez te wszystkie lata nie pracował nad sobą, nad swoją świadomością, nie pracował nad tym, aby pewne właśnie tutaj wzorce w sobie nieharmonijne, te same wzorce, które potem widzi w świecie oparte na kontroli, na wyższości, na manipulacji. I tym wszystkim, co w ogóle wynika z iluzji oddzielenia, yy, widzi. Więc, więc yy, to jest bardzo ważne. No, jak mówiłem wcześniej, i takie oczekiwanie, że coś się w tym świecie zmieni, yy, bez świadomości tego, kim się jest i be, bez pracy nad swoim polem energetyczno-informacyjnym, to jest jak czekanie przed lustrem, aż nasze odbicie się do nas pierwsze tutaj uśmiechnie, czy też pierwsze do nas wyciągnie rękę. I tak właśnie sobie myślę, że chyba tego. Najbardziej potrzebuje nasz współczesny świat. Myślę, że nasz świat potrzebuje tego, aby pojawiła się jak największa ilość ludzi, którzy mają w sobie taką płynącą głęboko z serca potrzebę, aby się nieustannie rozwijać, rozszerzać swoją świadomość, wychodzić z wszelkich ograniczeń. Bo moim zdaniem chodzi o to, że my, jako ludzie, mamy w sobie dużo fajnych, dobrych, wartościowych cech. Mamy wiele fajnego w swoim charakterze, ale mamy też sporo rzeczy, sporo takich mechanizmów, no właśnie, programów, czy też różnych wzorców, które nas mocno ograniczają, zawężają naszą świadomość, powodują, że jest w nas też sporo takiej destrukcji, zagubienia dużo takich trudności mamy w sobie, czy też wręcz bólu, albo cierpienia. I żeby nad tym pracować, żeby Iść w kierunku bycia istotą taką wolną, spełnioną, e, autentyczną, taką, która się tutaj swobodnie, e, samo wyraża, która m, wie, czego chce i która, po, która się po prostu potrafi cieszyć e, życiem. I żeby pracować nad tym, co nas e, od tego odsuwa, co nas e, ogranicza w pewien sposób, więc. E, Tutaj jest moim zdaniem spore takie pole do popisu dla nas, dla ludzi. No i właśnie, jeżeli też chcemy tutaj w świecie na poziomie tego hologramu zbiorowego zaobserwować taką zmianę, nazwijmy to na lepsze w kierunku właśnie tego samego wolności, w kierunku większego szczęścia, większego takiego spełnienia ludzkości, w kierunku większej harmonii też, no to moim zdaniem powinniśmy od siebie zacząć. Zmianę w tym kierunku, żeby też taka pojedyncza e, praca człowieka na poziomie właśnie tego mikrohologramu, żeby taka też jakby tutaj się wytworzyła wspólna fala energii wynikająca z zaangażowania się w ten proces tutaj tysięcy czy milionów ludzi. I to właśnie teraz się dzieje swoim właściwym tempem. No ale tutaj moim zadaniem też jest inspirowanie do tego, aby też tutaj bardziej to w swoim życiu jeszcze jakoś przejawić, czy też większy na to postawić nacisk. Takich tutaj wzorców. Ograniczeń, myślę, że jest bardzo dużo i to też każdy człowiek, jak się nad tym zastanowi, to śmiało tutaj spokojnie u siebie tego sporo znajdzie. To mogą być na przykład wzorce, takich może podam parę przykładów, żeby też lepiej wyjaśnić, o co mi tutaj właściwie chodzi. Ktoś może na przykład mieć taki program, bo to wszystko to są po prostu programy umysłowe głównie, że mocno się trzyma przeszłości. Na przykład coś się wydarzyło w jego życiu niefajnego. Trudnego, rozczarowującego, jakaś porażka, i na bazie tego właśnie doświadczenia, i tego obrazu siebie samego, wynikającego z tego doświadczenia, człowiek już się tego chwycił i idzie z tym obrazem, i tu przede wszystkim z emocjami, które mu towarzyszyły wtedy przez życie, i jakby nie jest w stanie już iść do przodu, tylko po prostu niesie ten swój tutaj bagaż mentalno-emocjonalny który też się z biegiem czasu powiększa, bo jeżeli ma się taką tendencję do trzymania się przeszłości, to potem po drodze też mogą się pojawić kolejne jakieś tam porażki czy doświadczenia niefajne, i też się tego można również chwycić. Więc, więc, to jest pewien program umysłowy, nad którym można spracować, z którego można się też fajnie oczyścić na poziomie transformacji różnych emocji, traum, na poziomie też zmian przekonań, zmiany wspomnień pewnych. Można tutaj sporo zrobić, ale no duża część ludzi idzie z tym przeżyciem, albo z poziomu jakby takiej swojej nieświadomości, że nawet nie wiedzą, że idą, albo nie wiedzą, co mogą zrobić, albo z poziomu takiej tutaj też jakby niemocy, że nie są w stanie to u siebie ogarnąć, bo też nie wiedzą jak. Więc to jest taka jedna z rzeczy, z takich przykładów. Innym przykładem może na przykład być też to, że dużo ludzi. Ma bardzo niskie poczucie własnej wartości, które też się tutaj może przejawiać na różne sposoby. Wątpienie w siebie, rezygnacja z marzeń, czy takie ustawianie siebie samego niżej w stosunku do innych ludzi, gdzieś w takich kontaktach międzyludzkich, czy też takie wzorce autokrytycyzmu, samoosądu, czyli takie kierowanie w siebie negatywizmu, nieśmiałość, wycofanie. E, nie wyrażanie swojego zdania. Więc to też są pewne programy, które nie są czymś, czym się człowiek rodzi i musi z tym iść, tylko może tutaj wiele zrobić. I są też nawet w naszym świecie tutaj znane przykłady ludzi, którzy po prostu startowali z poziomu takich jakby braków czy pewnych de deficytów, a następnie przeszli fajną transformację i mają. I, te, i, to, i to właśnie wygląda u nich zupełnie inaczej. Więc e, też tutaj często ludzie się bardzo mocno. Takie postawy trzymają i idą z nią przez życie, co potem się przekłada na ich życie i zawodowe, i relacje z bliskimi, związki intymne, tego typu sprawy. Jeszcze inną taką może być tutaj sprawą, innym przykładem, na przykład zbytnie zamartwianie się, czy takie po prostu życie w lęku, w jakichś niepokojach, czy też taki pesymizm czyli kierowanie się w kierunku przyszłości z obawami, z takim zwątpieniem czy po prostu no, z lękiem. Więc to też jest pewien program, to nie jest jakaś cecha charakteru, z którą się ma i z którą trzeba żyć, tylko jest to pewien mechanizm w człowieku, nawykowy, automatyczny, nad który można pracować i który można z siebie, że tak powiem, odpiąć. I tu też yy, sporo ludzi właśnie jak nie martwi się, to narzeka, to krytykuje, to obwinia, to w takim oporze też żyje często, wielorakim, i to jest jedno wielkie ograniczenie, tak, tak naprawdę, którego może nie być, tylko że no właśnie, człowiek albo nie wie, albo nie chce i idzie z tym przez życie, i po prostu tak już jest. Jeszcze inną sprawą to też jest taka, jakby dominacja człowieka nad drugim człowiekiem, tutaj wynikająca już z takich egotycznych. Wzorców z egocentryzmu, że czujemy się w, w otoczeniu innych ludzi jacyś lepsi, w, w, ważniejsi, sobie tam jakieś prawo przypisujemy, żeby nieustannie innych krytykować, pomniejszać, osądzać w taki też negatywny sposób, w, gdzie też to jakby inni ludzie bardzo wyczuwają czy odbierają z naszej strony. I to znowu jest po prostu pewien program, mechanizm, który tak naprawdę najmocniej obciąża człowieka, który tak postępuje i, i można iść z tym przez życie i, i tego nawet nie widzieć. I, no i właśnie na tym polega taka stagnacja, o której ja tutaj mówię. I tutaj naprawdę takich przykładów można wymieniać bardzo dużo. Jakieś nałogi, też uzależnienia, czy nawet sam sposób myślenia. Też jako ludzie, moim zdaniem, Współczesna cywilizacja, tutaj mówię oczywiście o całokształcie, myślimy w sposób bardzo taki skostniały, bardzo schematyczny, bardzo linearny przede wszystkim. Bardzo też taki już no, przestarzały, jak na obecne czasy. Nasze wzorce myślowe są mocno takie niespójne, są takie chaotyczne. Czasami sami nawet często nie wiemy, z czego one wynikają. Jest to bardzo takie nawykowe, automatyczne, że nawet nie ma w nas świadomości, nawet nie wiemy, czemu tak myślimy. I tu naprawdę można też sporo zrobić w tym aspekcie, i można też fajną transformację w sobie gdzieś tam prowadzić. Więc, no to takich tutaj parę przykładów podałem, żeby lepiej mi tutaj wyjaśnić, o co mi tutaj tak naprawdę chodzi, i przede wszystkim też uchwycić ten związek pomiędzy. Tutaj mikrohologramem, czyli jednostką, czyli człowiekiem, a tym jak wygląda ten makrohologram, hologram zbiorowy, czyli nasz świat zewnętrzny, rzeczywistość, system i te wzorce, które panują w systemie. Więc spodziewając się tutaj e, jakichś przemian w świecie, odnowy, odświeżenia, to warto najpierw od siebie zacząć i tą świeżość, tą taką powie, ten taki powiew świeżej energii, nowej, czystej. Transformującej gdzieś tutaj wpuszczać oddolnie, poprzez siebie. I już na sam koniec, tytułem takiego, może zakończenia, chciałbym jeszcze opowiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Mianowicie, ja postrzegam nas, ludzi tutaj obecnie na Ziemi, zarówno pokolenie moje, jak i pokolenie starsze oraz pokolenie młodsze, jako ludzi, którzy mają taką pewną, Niesamowitą, bardzo ważną właściwość, którą jest elastyczność. Elastyczność w kontekście zmian, dostosowania się do zmian, przechodzenia przez zmiany. Jeżeli tak spojrzymy sobie na to bardziej z perspektywy czasu, uwzględniając naszą przyszłość, to jak w przyszłości będą wyglądały te kolejne generacje ludzi. Gdzie już to przejawienie potencjału świadomości będzie zupełnie inne, większe, i też ludzie będą żyć z tego wyższego poziomu świadomości, no to nam tutaj obecnie przypadła rola bycia takim łącznikiem, czy też pomostem pomiędzy starym a nowym światem. Z jednej strony dużo jeszcze mamy w sobie z tego starego świata wiele w sobie dziedziczymy na poziomie informacji i tych wzorców energii. O wiele już mniej niż jeszcze te starsze, tam generacje, już wymarłe, które żyły w jeszcze większym takim skostnieniu, mm, też tutaj umysłowym i w takim też zagęszczeniu energetycznym, co też było normalne, naturalne i zgodne z postępującą ewolucją świadomości. A z drugiej strony, yy, mamy też już w sobie sporo z tego nowego świata w sensie, otwieramy się na tą informację i mamy jakby łatwość rozpoznawania, tych nowych energii, asymilowania ich, integrowania i poprzez to, że nam ta rola przypadła bycia takim pomostem, łącznikiem, to mamy tutaj wielkie wsparcie z poziomu samej przestrzeni, z poziomu rzeczywistości, z poziomu planety, energetyka planety, z poziomu transformujących energii spływających na planetę, energie słoneczne, energie kosmiczne, które tak jakby rozmiękczają naszą energetyczną strukturę. Rozmiękczają to skostnienie w nas istniejące na poziomie naszego umysłu, na poziomie też naszego ciała energetycznego, i dzięki temu mamy w sobie ogromny potencjał do zmiany. Wręcz ta ewolucja wymaga od nas tej zmiany wymaga od nas tego, abyśmy się otwierali na, na tą zmianę, ponieważ no, taki jest czas, czas dojrzewania, i tutaj naprawdę warto jest wykorzystać. Yy, Właściwość też, no i samą też specyfikę obecnych czasów, i pozwolić sobie na taki proces otwierania się, i pozwolić sobie na zmianę, pozwolić sobie na myślenie w zupełnie nowych kategoriach, pozwolić sobie na to, żeby to światło, te świadomości mogło z jednej strony wpływać do nas, a także z nas wypływać, więc to jest bardzo ważne. No i tutaj też kluczowa, fundamentalna. Jest też rola tego, na ile my chcemy się otworzyć i tego, jak podchodzimy do obecnych czasów. Mam tu na myśli to, że z jakiego miejsca w sobie my w ogóle podchodzimy do siebie samych, do rzeczywistości, bo z jednej strony można tkwić w swoim skostnieniu umysłowym w pewien sposób, gdzie taki człowiek w dalszym ciągu. Trzyma się pewnych paradygmatów obecnych, przestarzałych. Między innymi wierzy w to, że jest właśnie tylko materią, że jest tylko ciałem fizycznym, biologiczno-chemicznym, że jest tylko tym całym tutaj umysłowym konstruktem własnego ja. I z tego poziomu jest trudniej przejść przez transformację, ponieważ no, sam system przekonań i wierzeń nas ogranicza i odcina od pewnych potencjałów. Z drugiej strony, mając na uwadze holograficzną naturę rzeczywistości, to że, to, że rzeczywistość jest na poziomie energetycznym, na poziomie informacyjnym całością, jednością jest jednorodna, z której my się wyłaniamy i z którą jesteśmy połączeni, i która zawiera w sobie wszelkie pasma potencjałów archetypiczne z których możemy korzystać z których możemy którymi się możemy suplementować zasilać i poprzez to transformować siebie samych czy wypełniać się danymi ideami danymi też jakimiś tutaj informacjami jeżeli wiemy jak no to to jest właśnie możliwe dla nas ale też przede wszystkim jest to możliwe wtedy kiedy my sami jesteśmy na to otworzeni i my sami definiujemy siebie oraz rzeczywistość właśnie już w taki sposób energetyczny, holograficzny, jako też strukturę informacyjną. I wtedy tych granic już nie ma, takich mentalnych, gdzie tylko jest ciało, materia, które też tam nic nie może i tylko jest ta świadomość tutaj przez mózg stworzona, która nie może poza te pudełko zwane głową wyjść. Więc tutaj bardzo ważny jest system przekonań. I w kontekście właśnie pracy nad sobą, czy takich też możliwości, czy dostępu do pewnych zasobów w sobie, bardzo ważne jest to, z jakiego miejsca my wychodzimy. Mam tu głównie na myśli nasz system przekonań, wierzeń, to jak my definiujemy siebie samych, definiujemy rzeczywistość, i na to chciałem zwrócić uwagę, że ta elastyczność jest tutaj na wyciągnięcie ręki, jest ona po prostu dla nas dostępna. Tylko, żeby z niej korzystać i jakby tą transformację tak, w taki sposób łatwy czy płynny przechodzić, no to bardzo jest ważne to, jak my siebie samych postrzegamy, jak postrzegamy rzeczywistość, jak postrzegamy w ogóle świat, w którym żyjemy. I, i, I właśnie to jest też taki etap i element zmiany, tak bym to nazwał, gdzie obecnie ta energetyka stagnacji, w której człowiek trwił przez długi czas, stagnacji tej takiej przekonaniowej, wierzeniowej, również jest rozbijana. I, I gdzie człowiek, jakby otwiera się na ten nowy, wyższy potencjał świadomości, i poprzez swoje otwieranie, automatycznie, jak to już z tym hologramem rzeczywistości jest, jak mówiłem, poprzez tą zmianę właśnie w sobie i otworzenie się na napływ tej świeżej energii w sobie, na nową energię, wpuszcza ją również poprzez siebie w świat i dokonuje poprzez swoją tutaj działalność transformacji tego hologramu zbiorowego. W świecie. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, i to tak tutaj tytułem zakończenia jeszcze chciałem tak wyraźnie zaakcentować. Trzymajcie się cieplutko. Dziękuję Wam za czas poświęcony na oglądnięcie, obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie.